Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Żywoty świętych osiedlowych to spektakl w reżyserii Karoliny Kirsch, który 19 kwietnia będzie miał swoją premierę w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Sztuka jest adaptacją książki Lidii Amejko o tym samym tytule. Opowieść jest o granicach bezmyślności i głupoty, pustki i nudy. To znaczy badamy taki moment, w którym to się staje zwyczajnie niebezpieczne, kiedy nie jest po prostu nudne, po prostu puste, tylko człowieka zaczyna to uwierać. Uczucie nudy, bez sensu i takiego przelewania puste w puste jest po prostu doświadczeniem ludzkim. Oczywiście jednych dotyczy to bardziej, innych mniej, ale obarczeni ryzykiem jesteśmy wszyscy. To są mocne historie. To są trudne historie, to są momentami dramatyczne historie, ale i też historie śmieszne. Więc myślę, że spektakl jest taki, no, tak bym to ujęła, no, słodko-gorzki. Odzwierciedlamy taką polską rzeczywistość i pokazujemy to w sposób dość przerysowany. I myślę, że to przerysowanie jakby też pomoże uwydatnić te nasze właśnie cechy, czasami może negatywne. Ale nie tylko, prawda? Bo spektakl pokazuje, no, jest wielobarwny po prostu. Trzeba przyjść i zobaczyć. Z pełnym programem teatru można zapoznać się na stronie www.teatr-rozrywki.pl. 11 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Batory odbyło się spotkanie z Janem Mięciukiem, autorem książki pod tytułem Ci, co kochają, nie mówią nic. Twórca podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat miłości i dobra. Bo miłości... Dobra nie opowiada się długo. Liczy się czyn, liczy się to, co przynosi dobro drugiemu człowiekowi. A tego nie bardzo da się wypowiedzieć. Tego nauczyłem się chyba w hospicjum. Gdy przychodzę do tych chorych, czasem słowa tam nic nie znaczą. Nie można powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Liczy się obecność. Liczy się po prostu, żeby być. Spotkanie poprowadził znany dziennikarz radiowy Maciej Szczawiński, a o akompaniament muzyczny zadbał przyjaciel autora Michał Pastuchów. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie otrzyma spory zastrzyk gotówki. Miasto przekaże uniwersytetowi ponad 1 000 000 zł dotacji na remont siedziby Instytutu Fizyki oraz utworzenie interdyscyplinarnego placu. Do wyremontowanych obiektów przeniesione zostaną pozostałe zakłady Instytutu, które obecnie mieszczą się w Katowicach. Miasto wsparło ten cel kwotą 750 tysięcy złotych. Pozostała część dotacji przeznaczona zostanie na stworzenie nietypowego placu zabaw. Na skwerze przy centrum pojawią się m.in. hamaki, słup wspinaczkowy, sad z jabłoniami i śliwkami, labirynt, a także boiska sportowe. 13 kwietnia wiosna opanowała Plac Hutników. Wszystko za sprawą kolejnej ożywiającej Centrum Miasta imprezy organizowanej w ramach CUMY, czyli projektu Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie. W wydarzeniu uczestniczyły różne organizacje pozarządowe, a celem akcji było ożywienie Placu Hutników jeszcze przed jego rewitalizacją. Mamy kilka grup takich dziecięcych i młodzieżowych z Chorzowa, które się prezentują. Mamy różne zabawy animacyjne, zabawy takie sportowe, mini dla mieszkańców. Bardzo ważne sadzenie kwiatów, które angażuje się, jak widziałam, i dzieci, i dorośli, także świetnie. I co jest bardzo ważne, rozstrzygniemy konkurs na strój dla Redena. Przypomnijmy, że projekt przebudowy Placu Hutników jest już gotowy, a prace w tym miejscu planowo mają zakończyć się do końca września 2019 roku. W Miejskim Domu Kultury Batory odbyła się pierwsza edycja festiwalu tańca ulicznego Czorne Dęsy Contest 2018. Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 650 uczestników z całej Polski. Okazało się, że właśnie jest zapotrzebowanie na taniec i teatr. Ten taniec właśnie spełniamy dzisiaj. Myślę, że jest to taki cudowny początek tańca nowoczesnego, ulicznego, street dance'owego w Chorzowie. I cieszymy się bardzo, że właśnie... Zaczęło się w Batory. Młodzi tancerze rywalizowali w 11 kategoriach, prezentując m.in. takie style taneczne jak hip-hop, b-boying, popping czy house. Hip-hop jest o tyle fajnym stylem, że pozwala pozostać sobą. Ten taniec daje bardzo dużą wolność. Nie jest tak ograniczony jak na przykład taniec klasyczny czy taniec towarzyski. Tutaj naprawdę każdy może znaleźć jakiś pomysł na siebie i tym pomysłem zaistnieć jako tancerz hip-hopowy. Dla zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe, pieniężne oraz pamiątkowe statuetki.
Z wiadomości sportowych. Klirek Schorzów po ciężkim boju zwyciężył z Akademikami z Katowic 4-3. Bezbramkowym remisem zakończyło się wyjazdowe spotkanie Ruchu z Górnikiem Łęczna, a niebieskie piłkarki ręczne uległy 24-25 KPR-owi gminy Kobierzyce. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.